Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku budujemy sobie rozbudowę do UPS-a. Tu mam połączenie już gotowe do UPS-a. Odcinek podlinkuję, jak UPS został zmodernizowany. Jaki jest cel? Mamy kilka akumulatorów. Tutaj jest 12, 1,7, druga 7. Mamy bezpiecznik, mostki, szynę TH, troszeczkę takiej drobnicy, żeby pozabezpieczać się, kabelki, konektorki różnego typu, termokurczki, narzędzia pomiarowe. I będziemy sobie to wszystko łączyć. Więc to będzie takie troszeczkę od A do Z, jak sobie zrobić całą rozbudowę UPS-a, żeby troszeczkę dodać więcej amperogodzin. To już jest takie troszeczkę powykrzywiane, bo już było używane z Conwayem w odcinku, który był prędzej. Przygotowane też kable, żeby połączyć sobie później akumulatory do mostków. Więc troszeczkę tego sprzętu jest. Jeszcze będziemy dodawać sobie woltomierz. Zabezpieczymy go bezpiecznikiem topikowym. To też wszystko, wszystkie materiały będą podlinkowane w opisie. Zawsze warto zobaczyć do opisu. Bezpieczniki tak samo. Wszystko kupione z Ali. Faktycznie prawie wszystko poza akumulatorami było z Ali. No, chyba nawet te konektorki. Ale osobiście wolę tego typu, troszeczkę więcej mięsa na nich jest. Troszeczkę grubsze są, lepiej wykonane. No ale już wiem, że taki konektor nie jest równy takiemu. Niby to samo, ale coś innego. Ale to już jest inny temat, więc zaczynamy od tego, by sobie to wszystko dać na szynę i zaczynamy budowę całego układu rozbudowy UPS-a o dodatkowe akumulatory. Zaczynamy składanie. Mamy bezpiecznik, mamy mostki, mamy bezpieczniki do akumulatorów i zabezpieczenie zegara. I co? Musimy podłączyć konektor, który będzie do UPS-a. Czyli to jest nasze obciążenie. Obciążenie dajemy do tyłu. Zrobimy sobie tutaj plus, tutaj minus. Czyli czerwony sobie dam tutaj. Śrubokręcik. I lecę z tematem. Skręcamy. Mamy jeden konektor przykręcony z wyczuciem. Nie ma co robić z przewodu okrągłego przewód płaski, bo według zasady lepiej, żeby był przewód troszeczkę za luźny, niż żeby był całkowicie zgnieciony, przez co zazwyczaj jest aż urwany. Więc z wyczuciem dokręcamy sobie i tak. Tu mamy obciążenie i tu nam wejdzie całe zasilanie. Czyli sobie zrobimy tak, tak jak są te mostki. Tu będą akumulatory podłączane, a tu sobie zrobimy wyjście na bezpiecznik. I teraz bezpiecznik jest 32 ampery, C32, zwłoczny. Czemu 32? Bo będziemy mieli trzy bezpieczniki samochodowe osobno na akumulatory, bo mamy trzy akumulatory i każdy będzie miał osobny bezpiecznik, że mogę część obwodu sobie wyłączyć. 1 amper bezpiecznik szybki będzie na woltomierz analogowy. I tak, zakładamy sobie to na szynę. Można albo odciągać tutaj te dwa języki, albo po prostu wkliknąć. Teraz jest to troszeczkę utrudnione z racji, że szyna jest nieprzykręcona.
ale idzie po prostu kliknąć. Ale jak mówię, jest to utrudnione, bo nie jest przykręcone, ale możemy sobie pomóc śrubokrętem. I teraz tak, jak ja to lubię mówić, ten, który jeszcze nie zrobił zwory, nie doceni tego, że warto sobie napisać, że tu będzie minus, a tu będzie plus. Niby taka mała rzecz, ale później się może przydać, jak się będzie coś robiło po x latach i będziesz się zastanawiał, czy na pewno na czerwonym jest plus i czy na czarnym jest minus. No ale to już jest taka tam dygresja. I teraz tak, potrzebujemy tu się połączyć. Mam tutaj takie ścinki. Co prawda, tu już było coś zakładane, ale widzę, że nie kute, czyli wtedy jeszcze chyba nie miałem zakuwarki. Więc tak, obcinaczki. Ucinam. I pokażę Wam od razu, jak się skuruje. Mamy tak, mamy złączkę i potrzebujemy mniej więcej tyle, troszeczkę więcej niż jest zakówki. Teraz Wam powiem dlaczego, bo tutaj jest stożek. Tu jest taki stożek i on troszeczkę nam ogranicza miejsce. Jak widzieliście, najpierw troszeczkę objechałem, a teraz tylko naciągam i przejeżdżam nożem. Stara zasada mówi tak, elektryk nie ma ostrego noża, tylko tępy, bo jak jest za ostry nóż, to wtedy uszkadzamy żyły, a tak jak jest tępy, to musimy troszeczkę dłużej, ale nie uszkadzamy żył. Nam chodzi o to, żeby to działało. I teraz pojawia się często taki problem, że średnica tej tulejki zaciskowej jest taka sama jak tutaj przewodu. Dlatego warto sobie wziąć, to już wypraktykowałem, i zrobić w dwóch miejscach taką izolację. Ściągnąć zewnętrzną izolację, bo to jest przewód podwójnie izolowany z zewnątrz i wewnątrz. Dlatego widać, że tu jest białe, a na zewnątrz czarne. I w takim oto sposobem troszeczkę tutaj poruszamy i nam wchodzi. I jak widać, przynajmniej mam nadzieję, że widać, miedziucha wychodzi praktycznie na styk konektora. I tak to ma wyglądać. Teraz ponawiam akcję i zrobimy sobie jeden mostek. Z racji, że to fajnie wyszło, może sobie wykorzystam to, bo to miałem jakiś stary kabelek. Wyjdzie mi z tego? Nie wyjdzie, nie warto wycinać. Tu mam stary konektorek, miałem akumulatory kiedyś na tym połączone. Z tego umie wyciąć to, co potrzebuję. Umie wyciąć, więc mam dawcę. Tę samą operację powtarzam tu, tu, tu i tu. Kontynuujemy, jak będę tak daleko i będziemy kuć. Więc na początek ucinanie. Najlepiej sobie przyłożyć 1:1. Jak ma fajnie wyglądać, to warto. I tniemy. Czyli teraz skuruję ten kabelek, końce i zaraz skujemy kabel. Wszystkie kabelki mamy przygotowane. Jak widać, przyniosłem sobie kolejne tulejki. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że jakbyście kupywali, są trzy rodzaje tulejek. Są tak zwane low. Na czym polega low? Low, jak mówi, jak same angielskie słowo mówi, niskie. Czyli to są, powiedzmy, takie długie. To jest standard i jeszcze jest high i one są dłuższe. Z zasady high właśnie wchodzą tak na styk, jak tutaj jest. Jest to takie średnie, bo na upartego idzie palcem dotknąć. Z racji, że to jest instalacja niskonapięciowa, to jest 12 V, to nie ma aż takiego problemu.
Przy instalacjach wysokonapięciowych już jest wskazane używanie standardowych tulejek, albo będzie się to wiązało z tym, że będziecie musieli na końcu uciąć. No ale to jest daremny pieniądz, bo musicie wydać pieniądze na to, żeby kupić droższe tulejki, a później i tak je ucinacie, więc to się rozmija z celem. Osobiście preferuję zaciskarkę na 4 albo na 6. Czemu? Dużo lepiej się to później wkłada do terminali i jest lepsza jakość zacisku. Tak samo jakość zaciskania jest dużo, dużo lepsza. Więc preferuję takie. No i tak, mamy jeden kabelek zrobiony. I drugi. Zaciskamy. Jak widać, idzie to szybko. Powiem szczerze, jak ktoś się interesuje upgrade'em bądź elektryką ogólnie, polecam sobie kupić zaciskarkę już taką lepszą. Posłuży ona lata i zaoszczędzicie czasu i nerwów, bo jak nieraz jest instalacja zrobiona na styk i gdzieś tam będziecie musieli drugi raz przekuwać, to może wam się okazać, że narobicie się i ten jeden zakup będzie was kosztował dużo więcej. O tym też mówiłem. Lepiej zrobić, że jest za dużo i później to uciąć, niż żeby było za mało. Czemu? Bo wiemy, że jest zakute do końca i cała tulejka przewodzi. Wracając do praski i tulejek, warto kupić raz, a dobrze. Czasem dycha różnicy powoduje to, że 10 zł różnicy powoduje to, że dostaniecie niby to samo, a w gorszej jakości. A zazwyczaj takie coś jak praska wystarcza na całe życie. I mam na myśli całe życie, nie licząc, że 5 lat pożyjemy, tylko będziemy żyć do emerytury i więcej. Będziemy to z tego korzystać do końca swoich dni. Czyli raz dobrze kupiony sprzęt służy latami. Teraz z racji, że tutaj są imbusy, muszę sobie przygotować imbusy. Lecimy zaraz dalej. Lecimy dalej. Mam imbusy. Tak samo nie warto na imbusach oszczędzać, bo jedna urwana śruba wiąże się z tym, że cały zestaw nieraz może się zwrócić. To są z Jonasa. Wiadomo, nie jestem sponsorowany, ale polecam. Dlaczego? Bo tu są takie rowki ponacinane. I nieraz jak się po prostu kręcisz, one są fajne długie. Nie, nieraz ktoś woli krótsze, ale są fajne długie. Jeszcze się zakłada rurę i się dokręca coś. To przez to, że tutaj są te rowki, jest mniejsza szansa, że śruba się obkręci. Ale to już jest bardziej od strony mechaniki, a my tutaj się bawimy teraz elektryką. I tak, tutaj przychodzi nam 3 mm, więc użyjemy sobie skrajny terminal, bo tak kabel mniej więcej się układa. I tak, odkręcamy sobie. Możemy sobie wsadzić kabelek do środka i skręcamy. Tak samo z wyczuciem, tylko jestem ciekawy, a nie, pasuje. Czyli można też tak, z wyczuciem i mamy minus, raczej plus. Teraz będziemy kręcić minus i tak samo sobie damy do skrajnego, tylko musimy sobie śrubkę popuścić. Popuszczamy śrubkę, wsadzamy sobie przewodzik. Warto zawsze sobie popatrzeć, żeby nie zrobić taki błąd jak złapanie za izolację, bo tutaj widać, że otwory są takie duże, że mogę przepchać cały przewód. Dlatego warto skręcać tak, byśmy byli pewni, że
nie złapiemy za izolację, tylko za część tulejki. I to można zrobić w prosty sposób. Dokręcamy, że mamy pierwszy opór, czyli widzimy, że jest tyle miejsca. Wchodzi nam przewód, czujemy, że jest opór, nie umiemy dalej, troszeczkę cofniemy i powinno być git. I mamy możliwość dokręcenia. Jak nie jesteśmy pewni, można zrobić taki trik. Nieraz to robię, jak połączenie jest krytyczne, wyciągam i widzę, gdzie się zacisłem. Zacisłem się w środku terminala, znaczy tulejki, więc wiem, że jest naprawdę spoko. Powtarzam przykręcanie. Teraz szukam te miejsce, gdzie jest najniżej, tam gdzie byłem raz przykręcony. Tak samo dokręcam z wyczuciem. To nie jest śruba, która ma być dokręcona jak nie wiadomo co, bo i tak raz na rok warto dokręcić. Ale tak, mamy szynę. Na szynie mamy dwa bezpieczniki już. Dorzucimy sobie bezpiecznik z voltomierza analogowego. I teraz tak, wedle standardu zazwyczaj się tak robi. Dobrze, dobrze, gniazdko mamy tu. To się wyciąga tak, można to jeszcze wyciągnąć. Jest to fajne. Przemysłowe rozwiązanie, jak ktoś jest zainteresowany, elementy są w opisie filmu. I dobrze, mamy tak. Mamy powyciągane rzeczy. Teraz musimy sobie jeszcze zasilanie tutaj ściągnąć do tego i wyjście będziemy mieli na voltomierz. Tutaj może sobie wyciągnę złączkę WAGO, bo tutaj mamy WAGO tak samo, coś w rodzaju WAGO. Czyli połączenie sprężynowe. Tu mamy tyle. I teraz tak, przygotowałem kabel. Specjalnie zostawiłem. To jest 3 razy 2,5 kwadrat. Można kupować osobno linkę, ale to by trzeba było mieć każdy link i zapas 50 rodzajów kabli. Warto kupić jakościowy przewód i wedle potrzeby po prostu rozebrać przewód. I mamy do innych projektów, więc zaraz zaczynamy łączyć się między terminalami głównymi do zegarka i przygotowujemy kabelki do akumulatorów.